Trwają konsultacje w Senacie dotyczące właśnie tego głosowania korespondencyjnego, ale uczestnicy tych konsultacji nie są w odległości jakieś 1,5 metra czy 2 metrów i nie mają też niektórzy maseczek. Czy to nie jest wprowadzenie przez marszałka Senatu zagrożenie na tych ludzi? Panie redaktorze, ja przypomnę, że rzecznik Ministerstwa Środowiska również występuje bez maseczki, a jak wiemy, ten koronawirus przenosi się również w powietrzu. Każda osoba na wejściu do parlamentu, czy to w Sejmie, czy w Senacie, jest badana, jest sprawdzana jej temperatura, a te osoby i tak zachowują o wiele większą odległość niż politycy PiS-u, kiedy knują przeciwko Polsce i Polakom. Pan marszałek Grodzki, profesor medycyny i inni uczestnicy byli bez środków ochronnych, bez maseczek, bez zachowania bezpiecznej odległości. To skrajna nieodpowiedzialność i narażanie uczestników tychże spotkań, tychże nasiadówek na utratę zdrowia, a być może życia. Ja mogę powiedzieć tyle. Ja swoją odległość zachowałem. Trudno jest czasem wymierzyć. Być może taka odległość to nie był 1,90 m albo 1,10 m. Nie wiem, no nie stajemy z miarką i nie liczymy co do 0,5 cm takiej odległości. A marszałek Grodzki, jako lekarz nie powinien zadbać o takie bezpieczeństwo, właśnie pilnować tego, czy zwrócić uwagę? Jeszcze raz powtarzam, no siedzieliśmy w sposób ewidentny rozsadzeni szerzej niż przy zwykłych obradach komisji w normalnej sytuacji. Moim zdaniem te odległości jak najbardziej powinny być zachowane, tym bardziej, że w takim wysłuchaniu uczestniczą też osoby z zewnątrz, bo jak jest posiedzenie Senatu, no to poza przedstawicielami rządu, to są senatorowie i pracownicy kancelarii Senatu, a więc katalog osób, które są obecne, mają możliwość fizycznej obecności na takim posiedzeniu, jest mimo wszystko ograniczony. Natomiast w przypadku czy komisji, czy wysłuchań, trzeba pamiętać, że przychodzą goście z zewnątrz. Przepraszam, nie mierzyłem tego. No, siadałem tak, jak były krzesło. A maseczki? Dlaczego nie mieli maseczek? Nie trzeba mieć maseczek w miejscu. Ale to nie jest A pani jest od Banasia? Jakiego Banasia? No bo tam byli tacy panowie w tatuażach. Czy to jest parlament, czy jakieś takie miejsce, gdzie się chodzi w tatuażach? Proszę, nie są niedozwolone. No właśnie. Nie. Też, jeśli mówimy o prawie, to są dozwolone. No to co pan ma? A tutaj chodzi o niebezpieczeństwo w Senacie. Dla gości marszałka Grodzkiego. Czy marszałek Grodzki jako... No właśnie. Czy marszałek Grodzki jako lekarz nie powinien dbać o to, żeby te odległości były większe jednak, żeby były te maseczki na wszelki wypadek? Ja mam wrażenie, że wszystko jest w porządku. Każdy powinien dawać dobry przykład. Ja dzisiaj też brałem udział w konferencji prasowej. Zachowywałem odstęp z moim kolegą, który brał udział w tej konferencji prasowej ze mną. Mieliśmy maseczki, więc apeluję. Tak jak apelowałem swego czasu do polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy 10 kwietnia absolutnie nie przestrzegali środków bezpieczeństwa. Dzisiaj apeluję do pana marszałka Grodzkiego, zresztą do wszystkich Polek i Polaków, do wszystkich polityków, aby zachowywać środki ostrożności, dawać dobry przykład. Jestem zaszokowany, ponieważ marszałek Senatu jest lekarzem. Sam najlepiej powinien wiedzieć, że trzeba przestrzegać reguł gry, bo zachorowanie jednego senatora może oznaczać zachorowanie setki senatorów i wyłączenie lub konieczność podania kwarantanny setki senatorów i de facto wyłączenie procesu legislacyjnego Izby Wyższej. Czy naprawdę Senat chce pokazać, większość senacka, że składa się ze świętych krów, że pewne regulacje, przepisy, restrykcje, powiem wprost, dotyczą zwykłych obywateli, a nie dotyczą polityków? Portal TVP Info. Wiesz więcej.